Siema, z tej strony Ziemniaczek i witam was w kolejnym odcinku z GTA 5 na trybie fabularnym. I dzisiaj, przed tym nagrywkami, pokombinowałem troszeczkę z tym mikrofonem. Powinno być troszeczkę lepiej, tak wydaje mi się. Zobaczę później na YouTubie, jeżeli już będzie ten odcinek na kanale, czy lepiej słuchać, czy gorzej słuchać, bo ja tego nie wiem. Według mnie troszeczkę jest ciszej, ale na pewno jest słuchać tych szumów, które są po tym pogadając, są takie szumy niekiedy, nie? Ale dzisiaj oczywiście nie jesteśmy Trevorem, jak obiecałem w ostatnim odcinku. Dzisiaj jesteśmy Franklinem, bo już żeśmy dawno nie byli Franklinem. To już. I teraz przeskakujemy do nowej chaty Franklina Clintona. Are you serious? This motherfucker is fly. Glad you like it. As I told you, it's yours. Are you seriously serious? For the fifth time, yes. But well, I gotta go. I'll be in touch about our little venture. Man, good look. This motherfucker. No i to jest nowa chata. To nowa kryjówka w Anglii. Możesz zobaczyć pojazdy podkujące w garażu. No i to wszystko. Jakby co, w tej starej chacie jeszcze u tej cioci, nie wiem jak ona tam się znowu nazywa. Wiecie. Jakoś tam się nazywa, nie? Tam u niej, tam dalej można zapisać te pojazdy. I takie info, później ona nam wyśle maila, właśnie już przyszedł. Jak chce ktoś sobie go przeczytać, to mi się go nie chce, czekajcie, rady wyłączę, bo znowu YouTube będzie miał do mnie problem oczywiście. Ten mail jest troszeczkę długi, dlatego wiecie co, ja sobie tylko podczytuję te wszystkie wiadomości, później jest taka gwiazdka, dobra. To nie jest odczytane, pyk. Jeszcze coś. Ale nie ma, tylko od niej tu. Jeżeli ktoś chce to czytać, to proszę bardzo, ja tego nie będę czytać. Długo proszę, to jest sobie długie, to sobie tam zatrzymajcie później od ten film. Jeżeli chcecie to oczywiście przeczytać, bo mi się tego nie chce czytać, bo ja wiem, że to jest długie. Tak, troszeczkę idziemy na dół, całe. No i koniec. A chce ktoś to sobie poczytać, proszę bardzo. Ja nie każę, idzi, co byśmy to dzisiaj troszeczkę porobili. Lester, a co to jest? Aha, to jest to. Ten napad na to, tam co Trevor robił, nie? To jest tam coś, nie wiem jak to się coś tam nazywa, obojętnie. Zróbmy dzisiaj tą fabularną Lestera, zobaczymy później jak z czasem, jeżeli nam wystarczy, poczekajcie co to jest. Aha, to są, a ten gościu. Dawno już tego gościa tam nie było, to później tam pójdziemy. Na razie jedziemy w tamto miejsce, gdzie jest L, czyli Lester. Troszeczkę ponad 20 km. To jest kawałek, no ale to my to szybko przejedziemy. Stop. Pyk. Ała. Jak chcecie, to możemy też zrobić troszeczkę inwestycji, żeby troszeczkę mamonki zarobić. Albo zobaczymy, jeżeli będzie tak mniej czasu, tak załóżmy te 10 minut, później zrobimy misji. Bo to jest na drugim końcu miasta, to po prostu uzupełnimy wszystkie bronie Franklina, żeby później był duży wybór, jeżeli się z kimś strzelamy albo coś, nie? Bo to się zawsze przydadzą te bronie. Łup, pyk. Wyskok i drugi wyskok i dups. O, i wypadek. Jedziemy dalej. Co nas to obchodzi? Dobra. 1 kilometr jeszcze. I znowu wypadek. Ja lubię wypadki, nie? Pyk. Zakręt. I znowu musieliśmy komuś wjechać. To jest nasza tradycja. Gościu, co mi wymuszasz? Pierwszeństwo. O, światła się oświeciły. O! Stop. Czy ja mam bomby przylepne? Mam. Come on, mamonkę zarobimy. Hihihi. Pyk. Dziękuję. Misa. Akacz. Gdzie tam jesteście? Wow. Zginęli? Tak. Kurczę, gdzie ja daję? Ja sobie postawiłem pod tym to. Właśnie. Wyłaź. Szybko. Ile? 5000.
5001 dolarek. Dobrze. Uciekamy, uciekamy. Nie było nas tu. Ała. Kurde, jedź. Jedź. Nie mamy czasu. Policja nas goni na plecach. Czekajcie, musimy ją jakoś zrobić. O nie. Ale ja jestem lamusem. Kurczę, ja zaraz jeszcze sobie zniszczę auto. Ja. Ja nie ucieknę tak. 5000 dostaję, 5000 wezmą mi jak umrze. To 1 dolar będę tylko do przodu. No. No, dzięki. Muszę jakoś tu uciec, ale nie wie jak. Mam oponę zablokowaną. Muszę jakoś tu jechać. Jakiś bedzorz, tak żeby nie mieli za mną jechać. Musimy robić bączkę, bo co? Kurde, tu! Czy jakieś auto chyba inne? Uciekaj, gościu. Mnie już opona się zablokowała. I spróbujmy misję zrobić. Ciekaw, czy mi się odpali. To jestem ciekawy. Odpal mi się misja. Serio? Czy ja to porobiłem? Okej, ale jestem majstrem, ale porobiłem ludzi. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Okej, okay, policji nie mam, oczywiście. Vespucci Beach, kulturysta, muskulsan, musuń. To wiadomość. Czekajcie, aby sobie jakieś inne autko. A weźmy to. O. Jak pan chce, no to ja pana usunę. No. Wiadomość usunięta. To jest chyba na tego Michaela, nie? Podobne autko. Wow, wow. Co ja znaleźć, zlikwidować wyznaczenie. Aha. To jedziemy tam. Może ze snajperki go weźmiemy. O nie, czas mam. O. Musimy się pośpieszyć. Chłopie, co mi tu wyjeżdżasz? Musimy jechać jak najszybciej. Musimy się... Wow, wow, wow. 8 minut. Czekajcie, gdzie on tu jest. Kulturysta. Daj mi tą broń. Nie żyje. Kierują się na północ jacht przy wybrzeżu, przy innym, dobra. Wiadomość. Pyk, usuń. Dzięki. Jedziemy tu. Co wy mi tu wyskakujecie, jadem. Ludzie, wypad. Ja tu jadę, nie wy. W ogóle u mnie taka niefajna pogoda teraz jest. Deszcz, pazy już odzane. Dobra. Czemu mi tam w ogóle pokazuje droga, bo to może jest najkrótsza. No dobra, jedziemy tak jak mi pokazuje, bo to... Będziemy kombinować. Teraz tu do góry. To prawie wiem, 7 minut. Teraz będzie snajperka, to wiem. Boże, ty jego będzie apsi chyba. O. To się zablokowało. Boże, ty. Chyba zaraz będzie naprawdę apsik. Bo mi się już coś zło. Ole przeskok nad motocyklistą. Miał szczęście. Pyk.
jest ten parking. Pyk. Majperka. Mam dwie. Zaawansowana. To jest lepsza. Ale babka. Dobra, udało mi się ją trafić, ja nie umiem trafić tam. Zostałem wyszukany współczy wieżowca, wypacuj brudnych okien. Aha. Chyba, że coś czyszczenia. Jak nam każe usunąć wiadomości, no to usuwamy, nie? Pyk. Już usunięta. Idziemy dalej. 5 minut. 5,5 minuty. Wow, ale liftami wchodzę! Łoszysz ty. Dobra, już mam opornę zablokowaną jeszcze. Już myślałem, że mam. O, pokur. Oj. Ale szaleje. Chyba coś wypiłem. Pyk, pyk. O, teraz się zagapiłem, przepraszam. Kilometr. Jeszcze do celu. Pyk. Szeszty. Jedziemy dalej. No teraz musiałem się wbić, bo już tyłek mi zarzucał. Opie, co mi wymuszasz? Wiem, że ja wymuszam, ale fart. No jedź pod tą górkę. To nieduża górka. Powinieneś dać radę. Teraz ja zawsze wiem, że ja miałem z tym problem. To jest... No tu gdzieś na tych oknach jest, czekajcie. Chcę, jak ja go zlokalizuję. Gdzie to jest? Ja nigdy nie wiem. Brudne okna. A tu! O! Wyznaczę go. Masło na GPS, palinia, Schweinwood, wypacuj motocyklista, Batty, duchy, Franklin. Kurde. A to już. Panie, znowu usuwamy wiadomości. Pyk. Niepotrzebne. Duchy, duchy. 2 kilometry. Jeszcze kawałek. Bo ja chyba wiem wtedy, jeżeli to zrobisz źle, to nie musisz całe od nowa. To jest denerwujące, no ale to już trzeba wiedzieć, że najlepiej zrobić to raz i tyle. No nie wiem, może tak nie jest. Nie sprawdzałem, już na czołówę jechałem. Tu jest po prostu pod góry. Jak przy granicy u mnie. Też czach są takie, zakrętasy, niezakrętasy. Koleje w takich górach zrobione to są, według mnie, to są ósme cudy świata, jak w tych górach zrobić kolej. Bo to jest po prostu, według mnie, niemożliwe, no ale jakoś wybudowali. Ale oczywiście Niemcy, nie Czesi. Bo to było zrobione za czasów, kiedy jeszcze w tamtych terenach były Niemcy, nie? Nie jak teraz Czechy albo Polska. Na motocyklu kogoś. A ucieka. Chodź tu. Broń. Pistolet. A kacz. No to weźmy ten kompaktowy SMG. Chodź tu. O, wywalił się, to dobrze. No. Dzięki, ja sobie wezmę tego Batty. Przyda mi się. Dawaj tego Batty. To jest Batty? Tak. Pegasi Batty. Dobry motocykl. Pyk, jednym kołem. Ja bardzo nie lubię tak motocyklami jeździć, no ale...
Jak już ma, to czemu nie skorzystać, nie? A go sobie wezmę do domu i go sobie zapiszę w garażu. Gdzie fajnie. O. Jak jest walnięty w łeb. To jest po prostu... Powtórz. Jak to będzie od nowa, to ja się zdenerwuję. Dobra, jest to. A to już nie jest najgorzej. A my to. Że musimy do niego jechać. To teraz weźmiemy znowu to Batty, ale teraz już uważam. Bo jak z tego co ja wiem, to jak chcesz bezpiecznie wylądować, to nie możesz tak po prostu na płaskie koła. Ty musisz najpierw tylnym kołem, a później przednim, nie? Tak trzeba wylądować z tego co ja wiem. Żeby po prostu nie zginąć, bo zginąć to jest fajnie, nie? Dobrze, że jeszcze my byliśmy w czasie misji, a nie poza misją, to byśmy już nie mieli życia. Dobra, to jedziemy, oj, znowu ktoś tu mi wyjeżdża z zakrętu. Nie powinno się jechać lewym pasem, no, ale jedziemy, bo to jest GTA, nie rzeczywistość. Dobra, to weźmy znowu to kompaktowe SMG. Najlepsze. Aż idziemy na skrót oczywiście, żebym musiał zarzucić gaz. Jedziemy na Szczecin. Ale traktory oczywiście u mnie znowu jeżdżą na drodze. Ja zawsze mam okno otwarte, to tam jest fajnie. Zawsze lepiej mieć fajny lufcik, fajny zimny niż jakiś stare powietrze. Tak to świeże masz i się fajnie żyje, nie? W nocy też muszę mieć okno otwarte, bo to tak przecież tak grzeje. U mnie, to wiecie, dobra, chodź tu. O, poszedł. Hey, look out for fools like me. Okay, that ought to do it. Okay, mam to. Hey, L, it's done, homie. All of them. Very good. I'll be in touch. No. I mamy Batty za darmo, dziękuję bardzo. Rozwiń. Święcony czas. Zarobione pieniądze, 7000, no to gituwa. Dziękuję bardzo. Mi by się garaż przydał. Ale czekajcie, garaż jest za 30 000. Za 30 tysięcy ile ja mam? Aha, 305 000, no to git. Dobra, ale jaki mamy czas w ogóle? Mamy jeszcze trochę czasu. My będziemy kombinować, ja pojadę sobie do domu zapisać ten motocykl i później idziemy do Ammunition trochę broni pokupować. Bo się przyda, nie? Ale tak motorem pośmigać. Za darmo Batty nie trzeba kupować, a w ogóle to jest troszeczkę na singlu to jest troszeczkę tak trochę źle, bo jeżeli raz kupisz, to później jeżeli zginiesz, to ci później ten motocykl po prostu znika, nie? A jeżeli grasz na multiku, na online, to jest po prostu fajnie, bo możesz sobie wezwać i masz już do końca no, gdy masz po prostu już ty motocykle, to jest po prostu tak kozak, no ale na singlu tak ładnie już nie ma. Tu już trzeba uważać, jeżeli chcesz sobie postuntować. Wow. Jedź. No, gościu, co ty robisz? Nie dajesz migacza, to ja nie... O, misja poboczna mi się włączyła. No dobra, już weźmiemy, zróbmy to. Chodź tu. Na pole golfowe, proszę. Chodź tu. Chodź tu. No chodź, czekam. Chodź. Chodź. Siadaj. To jedziemy. Na pole golfowe. Trzeba uważać, żeby tu nie zdechnąć.
I'll go to the club, get a few drinks in me, and hope dobra, either our meds are kicked in or the gin is worn off by the time I get back. Ludzie, I appreciate you doing this, by the way. I know it's kind of a weird one. What's your name? Frankie, man. Good to meet you. I'm Castro. Castro. Oh, okay, what is that? His name, yeah. Italian? Spanish? You're Wasp. Dobra. My sister's called Muffy, so zaś mi wymusił gościu. No to fajnie. Chodź. To wypadek, żeśmy zrobili. No przypadkowo, no ale to się zdarza, nie? Only on out of town trips, no real names, a dead trail. That's a gentleman's way, right? Maybe in the last century it was, yeah. I'm good like that. I don't want to embarrass her. Then she goes and literally airs our dirty laundry in front of all the neighbors. I mean, show some class. Co? Ja nie mogę, serio, ja się zagapiłem. Serio? Ja pierdziu. Ja się zagapiłem i nie widziałem tego krzaka. O kurde. No to fajnie. Bati poszło. Darmowe Bati poszło. 5000 poszło. A zgony też mogą. Kurde, jak mieć ludzie wkurzeni, którzy. Chodź tu. Jak mnie potrąciłaś, to dawaj mi samochód. Sobie dam GPS, ten najbliższy ammunition. Znowu jakiś radio mi tu leci. Pokupujemy troszeczkę broni i będzie tyle z tego. Żeby i kamizelkę, najważniejsza rzecz. Bo wtedy nie giniesz tak szybko, nie? Masz kamizelkę kuloodporną, nie wiem dlaczego. To jest trochę dziwne, jak masz, jak uderzasz w coś, to po prostu ci kamizelka schodzi, to jest dziwne. Jak w coś uderzysz. A, tu jest przecież ammunition dalej. Przepraszam. Co, ludzie, macie problem? Tak, masz problem? Tak? Tak, masz problem? Masz problem? Tak? Masz problem? Teraz nie będziesz miał problemu. Teraz ciebie tu nie będzie. Pyk! Się nie nauczysz. Dobry. Dawaj mi tu kamizelki. Kamizelkę najlepszą. Jest to coś do żarcia, nie ma. Dawaj mi tu jakieś broni jeszcze. Na pewno bombę przylepną, pewną. Zbliżeniowe przydadzą się, kupmy. Granaty, no to tak kilka kupmy, tak z pięć, bo więc nie trzeba. A gacu zawiąc nie trzeba. To nie jest taki dobry. Ten co mam. O, pistolet, troszeczkę naboi sobie pokupmy. Z pistoletu, o, wiem. Jeden pistolet. O, ten pistolet pancerny, ten jest kozak pistolet, nie? Jeden z najlepszych. Pistolet po pewno mam już, no to nie. Dobra, co my tu mamy jeszcze dalej? Tłokowa, naboje troszkę. Olbrzym przyda się. Naboje. Troszeczkę kasy stracimy, ale przyda się, nie? Kompaktowy tak do 1000 naboi. Nie mogę więcej, szkoda. SMG. No to ja się przyda, no. Pełne prawie. A mam kupiony, dobra. Karabinek, to jest kozak. Tłumik przyda się. Tłumik, naboje. Tak zawsze do 1000. Musimy dociągnąć, no już nie można. To. Karabin szturmowy. Pełny mam, ale tłumika nie mam. Ja zawsze wolę do tych broni tłumik, bo one są kozak, nie? Do wszystkich pokupuję tłumiki, bo to tłumi te dźwięki. Pyk, pyk. Tu też mamy snajperki. Ciężki, to jest dobry. Luneta jest. Tu nie można tego. Jak to się nazywa, nie? No, tu nie można tłumiku. Okej, tu mamy darmowe. Karabin szturmowy pełny i tłumiczek do tego. I specjalny karabinek, to jest, nie znam, no to fajne zakupy, ale teraz by się przydało gdzieś coś wypić, żeby mieć więcej hapsów. A ten gościu tam leży dalej.
No i no, to jedziemy tu sobie coś wypić i to, proszę Państwa, już dzisiaj jest ostatnie sekundy tego odcinka, ja sobie już pojadę do domu i tam sobie zapiszę grę, albo nawet tutaj zapiszę, jeszcze zobaczę. Dlatego wybierzcie sobie jakieś filmy, które teraz Wam się wyświetlają na ekranie na dole, walnijcie łapkę do góry, suba, co tam chcecie. Ja chcę się troszeczkę rozwinąć, ja wiadomo. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.